Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnej odsłonie Bąk Newsów. Bardzo was przepraszam, powinno to było być wyemitowane w czwartek, ale się troszkę nie wyrobiłem, bo próbuję ogarnąć porządek i nowe miejsce do nagrywania. Jak widzicie, sceneria się trochę zmieniła. Zamontowałem też mikrofon, więc mam nadzieję, że jakość dźwięku jest lepsza. Dajcie znać, czy też to odcinek wyglądał wizualnie trochę lepiej niż poprzednie. I jeszcze, jeśli macie pomysły, co można by jeszcze zmienić, co można by poprawić, to oczywiście piszcie. Ja bardzo chętnie posłucham się waszych porad, czy też podyskutuję, bo to przecież nagrywane jest dla was, tak? Więc chciałbym, żeby wam się to oglądało po prostu jak najprzyjemniej. Pierwszy news na dzisiaj pojawia się, czy przybywa do nas ze świata chyba najbardziej redukcyjnego, czy też skalowego odłamu modelarstwa RC, czyli z tak zwanego industrialu 1-14. RC4WD zaprezentowało, co prawda już w połowie marca, nowy model swojego wózka widłowego w skali 1 do 14, ale w tym tygodniu pojawił się na YouTubie filmik, który teraz widzicie tu, na którym pokazali, jak ten malutki wózek widłowy zachowuje się po podłączeniu akumulatora. Producent, to wózek sprzedawany jest przez RC4WD, niemniej jego producentem czy firmą, która go wykonuje, jest JD Customs. Tak jak już wspomniałem, on wykonany jest w skali 1 do 14. Co ciekawe, jest on oczywiście hydrauliczny, czyli mamy prawdziwy płyn płynący w przewodach, który zasila i steruje układami tego wózka. W 90% wózek wykonany jest z metalu. Dostajemy go w wersji RTR, czyli on jest już pomalowany, złożony i właściwie gotowy do zabawy. Waży taki wózek 3,6 kg, czyli biorąc pod uwagę, że jest to coś całkiem niedużego, bo jakieś to gdzieś takie, to waży całkiem sporo, na pewno więcej niż duża część modeli przeprawowych. I na tych swoich widłach może podnieść 1,5 kg, więc całkiem sporo, przynajmniej wydaje mi się, że to w zupełności wystarczająca wartość do takiej zabawy. No a mniej zabawna, no to jak we wszystkim związanym z tym industrialem, jest cena tego modelu, bo kosztował on będzie w detalu $850. Czy dużo, czy niedużo, ciężko powiedzieć. No, ten dla modelarstwa jest drogi, tak jak już wspomniałem, wszystko jest metalowe. Jest to zasilane hydraulicznie, no i prawdopodobnie ma prawo tyle kosztować, aczkolwiek niestety z tego względu prawdopodobnie tego typu modele za prędko nie pojawią się w bąkowym garażu, chociaż nie ukrywam, że bardzo mi się marzy, żeby mieć parę modeli czy ciężarówek, czy właśnie sprzętu budowlanego i innego takiego użytkowego, przemysłowego w swojej kolekcji. No, na pocieszenie jest fakt, że dostajemy dwie skalowe paletki, więc to może w jakiś sposób rekompensuje tę wysoką cenę. Kolejny news na dzisiaj związany jest z bieżącą sytuacją na świecie. Wszyscy wiemy, że jesteśmy uwięzieni w naszych domach i oczywiście świat modelarstwa odczuwa to również. W związku z powyższym, IFMAR, czyli International Federation of Model Auto Racing, czyli organizacja, która zajmuje się organizacją mistrzostw świata w modelach zdalnie sterowanych, w wyścigach modelami zdalnie sterowanymi, postanowiła odwołać 3 rundy mistrzostw świata w tym roku, czyli odwołać zawody w Holandii, Brazylii i Australii. Jak wiecie, również chwilowo zawieszone, czy też do odwołania zawieszone są zawody w Polsce. Już niedługo w kwietniu powinniśmy ruszać z pierwszą rundą mistrzostw Polski. Miała się ona odbyć w Szczecinie. Niestety jest ona przełożona na początek jesieni, na koniec lata. Datę wam też nie później napiszę, bo nie pamiętam dokładnie. No i jestem ciekaw oczywiście, jak długo to potrwa, no ale nie będziemy teraz o koronawirusie dyskutowali na kanale o modelach. Chociaż tutaj od niego zacznijmy na chwilę. Trzeci news na dzisiaj. Teraz zupełnie nie, a może nawet nie do końca. Może jednak trochę skalowo, ale jednak głównie racingowo. Firma Karizma, którą możecie kojarzyć przede wszystkim z bardzo wypieszczonych i ładnie odwzorowanych karoserii Lexanowych, wypuściła nowe podwozie w skali 1 do 12. Oni nazwali to Karizma CRF1. Jest to podwozie z napędem na dwa koła. Jest to podwozie typu F1, czyli do wyścigu formułkami. Jak widzicie, ono występuje też w wersji z taką bardzo ładną skalową karoserią Lotusa. No, niestety, choćbym bardzo chciał, ja za mocno na tych modelach on-roadowych nie znam się. Trochę więcej wiem o off-roadzie, ale to, co widać na pierwszy rzut oka, to że model jest wykonany praktycznie w całości z karbonu.
Oczywiście producent chwali się tym, że geometria jest w pełni regulowana, no ale to chyba oczywista sprawa. W modelu tego typu nie ma w ogóle innej opcji, wszystko musi być regulowane. Nie widać dużo elementów plastikowych, co może sugerować, że próbowali ciąć koszty. To jest taki manewr, który się robi przy modelach o niższej wielkości produkcji, bo po prostu formy wtryskowe do plastiku są drogie. No i przy małych seriach po prostu taniej jest coś wziąć z tego karbonu, CNC i tak dalej, niż wtryskiwać plastikowe elementy. Tak jak patrzę, te drążki, snapy i tak dalej prawdopodobnie są zapożyczone z innych konstrukcji Karizmy. Jeśli chodzi o cenę, no to jest ona wyraźnie tańsza od konkurencji, bo kosztuje tylko $299. A jak ona będzie jeździć, ciężko powiedzieć. No nie widziałem wielkich sukcesów Karizmy na zawodach, więc i w tym wypadku nie spodziewałem się niczego niezwykłego. Ale może przystępna cena zachęci ludzi do zakupu tego modelu. Zobaczymy. No i ostatni news na dzisiaj. Wczoraj w czwartek dowiedzieliśmy się o tym, że sklep Strefa RC będzie połączony z Titan RC z Warszawy, czyli dwóch dystrybutorów X-Raya. Strefa RC zajmowała się modelami on-road, Titan RC specjalizował się w off-roadzie, no a teraz Titan RC będzie miał jakby pełną ofertę modeli X-Ray. No i ja z tego miejsca oczywiście chciałbym chłopakom ze Strefy RC bardzo podziękować za to, że pomogli mi wejść w to hobby, a dokładnie w tą jego racingową część. Paweł, Mateusz i Michał byli dla mnie zawsze bardzo pomocni, czy też z kwestiami związanych bezpośrednio z zakupami, czy też na samych zawodach, bo tak jak część z Was zapewne wie, pierwszym moim modelem był LC Racing właśnie kupiony w Strefie. Chłopaki byli bardzo pomocni zarówno na etapie jakby kompletowania tego wszystkiego, jak również na samych zawodach przy ustawieniach modelu. Pamiętam też taką sytuację, jak kiedyś na zawodach coś zepsułem, oczywiście zepsułem jakąś najbardziej nietypową część na świecie w jakiś niewyjaśniony, nieuzasadniony sposób. Chłopaki nie mieli tego na stanie albo się sprzedało i dosłownie wymontowali ze swojego modelu, żeby mógł jechać dalej, za co im bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, co będą robić teraz dalej ze sobą po tym, jak już nie będą prowadzić sklepu, to mam nadzieję, że będą zadowoleni i życzę im wszystkiego najlepszego. No i mam nadzieję, że będziemy mieli, dzięki temu, że nie będziecie już prowadzić sklepu, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję częściej razem się pościgać. No dobra, to już koniec newsów na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli znajdziecie w niecie jakieś informacje, o których chcielibyście posłuchać w następnych newsach, no to oczywiście przysyłajcie mi je na wiadomości prywatnej. A ja tymczasem nie przynudzam. Przepraszam jeszcze raz za tą jednodniową obsuwę, a w międzyczasie wracam kręcić do Was materiał o czymś troszkę innym, który postaram się opublikować w przyszłym tygodniu. A kolejne newsy już w przyszły czwartek. To trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia jak najszybciej. Pa, pa.